Siema Beki, Hejos, jadę właśnie z Raptorem do mechanika. Będę czekał oczywiście na wyrok, czy dobry to był zakup, czy zły, czy będzie remont kapitalny musiał być, który kosztuje prawie 7 tysięcy. Czy po prostu tylko coś tam z rozrządem, czy tam, nie wiem, łożyska na wale, nie wiem. W każdym bądź razie Raptor rzęzi, puka, coś stuka i no i pakuje się, jadę, ładuję go na busa. Chyba zamienię Raptora na takiego. I nie wiem, czy na miejscu już, nie wiem, będzie otwierał, czy zobaczy, czy na słuch mi powie, co to może być. Czy trzeba będzie rozbierać cały silnik, czy wystarczy ciągnąć tylko górę i zobaczyć. W każdym bądź razie wyjeżdża ode mnie. A kiedy wróci, tego nie wiem. Prawdopodobnie jak go naprawię i remont wyjdzie 7 tysięcy, to niestety pójdzie na sprzedaż. A jeżeli będzie to drobiazg i wszystko tu będzie dobrze, no to po prostu będę nim jeździł. Zostaje mi w stanie. No nie nacieszyłem się za długo tym Raptorem. O, tutaj przydałoby mi się na ten kolektor osłonka, żeby tak nie gorąco nie leciało na nogi, bo strasznie parzy. Dobra, nie ma co, ładuję się z nim. Dobra, lecimy. Biedny mój Raptus. Aż mam strach, jak go zapali. Żeby nie rozwaliło się coś w tym momencie sprawdzania. Właśnie. Taką mam obawę. No właśnie, tego się obawiam, że korba wyjdzie bokiem, jak będzie próbował go odpalić. No strach, no co. Aż się boję po prostu. Trzymajcie kciuki za mnie, żeby wszystko wyszło dobrze. No do 1000 zł, jakbym się zmieścił, to bym chciał z naprawą. Każdy by tak chciał, nie? A tak czasem nie wyjdzie. No cóż, nie lubię takich sytuacji. A kto lubi? No teraz jeszcze wpychać go tu będę, no. Nie będę go odpalał. Tak, nie wiadomo, co w nim siedzi. No, udało mi się samemu wepchnąć. Pasem spiąłem. Więc jadę. Trzymajcie kciuki. Skręć w lewo w konę. Słuchajcie, tak sobie jadę i myślę, że przecież ja tym Raptorem to się w ogóle nie najeździłem. Ile ja mogłem zrobić kilometrów? 200, może trochę więcej niż 200. Generalnie nie wiem, z 3 wyjazdy na 3-4 na żwirownię. Gdzieś po naszej trochę pojeździłem, trochę na kole, potem glebę miałem. Prawie nic. Jeszcze nie wiem, czy w dobrą drogę teraz wjechałem do mechanika. Tak to jest, jak się kupuje używki. Trzeba się liczyć z tym, że wiadomo, nikt ci używki nie sprzeda zaraz po remoncie jakiejś dobrej. Zawsze jest przed. Zawsze. Prawie. 99% jest przed remontem. Trzeci raz jadę do mechanika, tutaj tego. Skręć w lewo. I za każdym razem inną drogą. I nigdy nie mogę trafić. Nie wiem, kiedyś może trafię. Wiecie co? Chyba pierwszy raz trafiłem. Polami jechałem, ale trafiłem. Za pierwszym razem. Taki mistrz ze mnie? Niemożliwe. Jednak trafiłem. Bomba zorba. Jestem wielki. No, ja się wypakowuję.
O, widzę u Bogusza to coraz to nowe sprzęty. Widzę, że to jest bardzo ciekawe. Chyba czteroosobowy kład. To sobie zabawę robią pewnie na polu z takim sprzętem. I bym się nie zdziwił, jak to jest na chodzie. Bob! Ale Bob! O, tu nawet sówka, hojnówka rośnie. Bob! Frag Race! Sielanka 35. Zobaczcie, jakie opony. Kostka. To musi dopiero się odgarniać. Klatka. Ile ten samochód musiał przeżyć, to świat nie wie. O, jaka rura. Nie no. Jaki komin. To jest coś pięknego. Chyba zamienię Raptora na takiego wraka. A tu jakie wzmocnienia z przodu. Ty, to musi dawać. A jaka chłodnica wywalona. Łocie, panie. Nie no, porządnie sprzęt przygotowany do takich zawodów. Ocie. No jestem ciekawy, nie brałem udziału w takich zawodach. Nigdy. A może być ciekawe. O, widzę nagłośnienie jakieś. Też nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że to jest na chodzie. Piękne. No nie, no opony to są kozackie. Wszystko obspawane. Jakie to, jaki on ciężki musi być. To jest pancerny samochód normalnie. Chyba Bogusz nie jedne zawody miał obcykane. O, ten to chyba przeróbka będzie. Następny wreck racing. Nie no, ten to dostał ładnie. O ja. Ta przygoda. Wzmocniony był? Tak, też wzmocniony był. Cały taki tył wspawany. Maska wspawana. Opony też. No ale silnika brak. Ale też wzmocnienia były. Coś pewno uszykuje na zawody. No masakra, nie? No zaczęło pukać, wiesz? A odpala w ogóle? Odpala, no. To dawaj, szarpnij go. Mówisz? No, ja. Ale się aż boję, ale dobra, szarpniemy go. Nie chcę, żeby korba bokiem wylazła. Dobra, palimy w imię ojca.
teraz zaczął obroty. Nie przeszkadzam, zostawiam ci Raptusa. Jasne, będziemy w kontakcie. I trzymaj się. Jasne. Nara. Nała, Raptus, nała. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.